Hej, 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 moje kochane jednorożce, witam was w tym odcinku, a dzisiaj Swimmersze, jeśli jesteś sponsorem odcinka, dziękuję za pozdro. Upodabniamy się znowu do moich widzów. Mieliście wbić 600 łapek w górę, wbiliście ponad 1200, więc jeżeli pod tym odcinkiem wybiję 1100 łapek w górę, robię kolejny odcinek, dzięki za pozdro, z upodabniania się do widzów, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście nie przegapili kolejnego filmu, a teraz intro i zaczynamy odcinek. Na samym końcu tego filmu także wybiorę osobę z komentarzy, która dostanie ode mnie komplet z poprzedniego upodobniania się do widzów. A na dzisiejszy ogień idzie Martyna, która ma bardziej czarnego looka. Bardziej czarnego, ponieważ ma białe buty. Zacznę może od włosów, ponieważ wiem już dosłownie, które włosy wybiorę, a są to jedne z moich ulubionych włosów na MSP. Powiem wam, że teraz mam dylemat, ponieważ nie wiem do końca, jaką długość włosów ma ta dziewczyna i chciałam wybrać ogólnie inne włosy, ale postanowiłam, że zostawię chyba te, ponieważ te drugie, które planowałam zrobić do tego looka, są dłuższe i będą bodajże za długie, więc zostawimy te. Kategoria koszulki i topy, ponieważ ta koszulka jest topem i ma wiązanie, tak jak w przypadku ostatniej osoby, którą tworzyłam. Mam tutaj idealną koszulkę, tylko szkoda, że nie jest ona cała czarna, więc spróbuję poszukać jeszcze może jakiejś innej koszulki, chociaż szkoda mi usuwać tej, bo jednak jest bardzo pasująca. Jeszcze ewentualnie zobaczymy, jak będzie wyglądała ta koszulka, chociaż też mi się wydaje, że będzie miała nadruk. Też ma niestety nadruk. Udało mi się znaleźć koszulkę bez jakiegokolwiek nadruku. Dziewczyna na zdjęciu ma bardziej wycięty dekolt, lecz myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzało. Czas na spodnie. I uważam, że te byłyby super, gdyby nie to, że nie mają dziur i nie są to jeansy. Koniecznie muszę znaleźć coś z dziurami, ale wątpię, abym znalazła pasek. Właśnie na piątej stronie znalazłam super spodnie, które idealnie odwzorowują te, które ma na sobie Martyna, lecz jednak właśnie nie ma w nich paska i to jest ten problem. Zuza, dziękuję za pozdro. A w akcesoriach bodajże chyba nie ma niestety pasków, ale zaraz może coś znajdę. Czas na buty. Są to buty sportowe, jak możecie zauważyć, i są to właśnie trampki. Te buty są nawet pasujące, chyba że znajdę jeszcze coś innego, ale myślę, że te będą najlepsze. Wywnioskowałam, że te będą się lepiej sprawowały, ponieważ tamte miały na boku jakiś znaczek, a te nie mają. Prawie cały look stworzony, jednak jeszcze jest jeden szczegół, który chciałabym zrobić, ponieważ wiem, że podobna bransoletka jest na Movistar Planet, więc jeszcze dodamy właśnie bransoletkę. Oczywiście, o ile ją znajdę. O, i to nawet jest na tej samej ręce, co ma Martyna, więc widzicie, jak się złożyło pięknie. I cała czarna jak na zdjęciu, więc teraz zakupimy looka. Żeby było jeszcze bardziej realistycznie i bardzo podobnie do tego zdjęcia, postanowiłam, że jeszcze zmienimy klinikę piękna. Tylko nie mam pojęcia, jakie oczy. Postawiłam po prostu na zmianę koloru, usta są naturalne, więc czas na skórę. Emonisie, dziękuję za pozdro. No i postanowiłam jeszcze zmienić kolor skóry, ponieważ ta osoba ma ciemniejszy kolor skóry niż ja na Movistar Planet. Może wzięłam troszeczkę za ciemny ten kolor, ale nie mogłam znaleźć innego lepszego. Cały look już ubrałam, więc teraz czas tylko i wyłącznie został nam na zapisanie tego looka. Pamiętajcie, że wszystkie moje looki możecie kupować. Bez pytania. No i tadam, look zapisany. Zuzia G334, dziękuję za pozdro. Marty, Zuzia, Haryden, Firej, Grill, Candy, pozdrawiam. Tutaj będę dobrym człowiekiem i oddam grafa. Czas teraz wylosować osobę, która wygra poprzedniego looka z mojego odcinka. Postanowiłam, że zaloguję się na konto przeznaczone do dripów i zakupię mojego looka z konta Chloe, ponieważ na Chloe, kiedy chcę dać prezent z szafy, mam po prostu lagi. I po zakupie po prostu dam tej osobie z tego konta. Więc poszukajmy looka z poprzedniego filmu. No i mam przy okazji go polubię oraz zakupimy. Są to jak widać cztery rzeczy, więc kupujemy wszystko. Zaraz je zdejmę i wylosujemy osobę, która wygra ten komplet. No to lecimy losować. Więc tutaj na stronie Random Comment Picker zaraz wylosujemy osobę, która wygra. I wygrywa Endelina, więc już tutaj sobie skopiuję login. Pierwszy prezent, drugi,
trzeci oraz czwarty. A jeżeli to ty chcesz właśnie wygrać luka z dzisiejszego odcinka, koniecznie napisz w komentarzu swój login, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i będziesz brał udział w losowaniu. Więc teraz dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam osoby, które poza live'em dały mi donate'a. Jeżeli chcesz być pozdrowiony z donate'a poza live'em, linka masz poniżej w opisie tego filmu, oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip na konto Kolekcja Klali. A teraz dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.